Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest młody i niezwykle utalentowany pływak młodego pokolenia, mistrz Europy juniorów, a także wielokrotny mistrz Polski Wojtek Wojtak. Dzień dobry, Wojtku. Witam. Szóste miejsce w pływackich mistrzostwach świata, rekord Polski. Powiedz, jak oceniasz swój start w tych zawodach? Jesteś zadowolony ze swojej postawy, czy raczej pozostał drobny niesmak, że nie udało się zdobyć medalu? Z mistrzostw świata jestem bardzo zadowolony. No nie spodziewałem się, że w ogóle będę w stanie dostać się do finału, do pierwszej ósemki na świecie. Dla mnie to już był sukces w porannych eliminacjach. A szóste miejsce, no bardzo dobre uważam, że jak na ten czas, jak na mój wiek, to jest rewelacyjny wynik. A to, że mało brakło mi do medalu, no to wiadomo, każdy by miał niesmak. Ale Mistrzostwa Świata w Kazaniu to przede wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia, tym bardziej, że zbliżają się Igrzyska Olimpijskie. Tak, to są moje pierwsze Mistrzostwa Świata seniorskie, na których no, zdobyłem bardzo dużo doświadczenia. To były moje pierwsze zawody, na których miałem okazję sprawdzić, na co jestem gotów w tym momencie przed Igrzyskami w Rio. I no, uważam, że bardzo dobrze mi wyszły, że jestem w stanie pokazać już w Rio, na co tak naprawdę mnie stać. A jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda z pływaniem? Moja przygoda z pływaniem rozpoczęła się, jak miałem 8 lat. No i byłem lekko nadpobudliwym. I rodzice zapisali mnie na pływanie. I tam trener Marcin Kacer zauważył we mnie talent. I tak się zaczęła nasza przygoda z pływaniem. Zaczęliśmy trenować. I następnie na pierwszych już mistrzostwach Polski juniorskich zdobyłem dwa złote medale i jeden brązowy. I już szło tylko coraz lepiej. A właśnie, dlaczego to pływanie akurat? Dla chłopców myślę, że bardzo takim widowiskowym i ciekawym sportem w młodym wieku jest piłka nożna, siatkówka. Znaczy, próbowałem wszystkiego po kolei, ale no powiedzmy, że w małej miejscowości rzadko się zdarza, żeby w piłce nożnej lub siatkówce rozwinąć się bardziej na skalę światową, a myślę, że pływanie to jednak no, da radę. Mimo, że jestem w małym klubie, to można startować na tych mistrzostwach Polski i Polski Związek wyłapuje właśnie takich zawodników, którzy no, potrafią. A jak wyglądają Twoje przygotowania do zawodów? Jak przebiegają treningi? Trenuję teraz w Oświęcimiu. Uczęszczałem tam teraz do szkoły mistrzostwa sportowego i na co dzień moje treningi wyglądają, że rano wstawałem w pół do szóstej. O szóstej trening zaczynałem i skończyłem go o dziewiątej. 2 godziny rano trening, potem do szkoły i po południu 3 godziny treningu. No i tak codziennie po 2 razy do soboty. W sobotę tylko jeden ranny trening i weekend wolny. Treningi treningami są bardzo ważne i wiadomo, że rzutują na późniejsze zwycięstwa, ale bardzo ważna na pewno jest także dieta. Czy możesz sobie pozwolić na jakiś weekendowy wypad ze znajomymi, kebab, jakieś fast foody? Myślę, że a propos diety, to pływacy mają to do siebie, że wszystko spalają, więc wiadomo, że też trzeba uważać na te wszystkie kalorie, ale możemy sobie pozwolić na weekendowe wypady z tymi znajomymi. A czy masz jakiegoś sportowego idola? Kogoś, kto jest dla Ciebie inspiracją? Kogoś, kogo sukcesy chciałbyś powtórzyć? Mam sportowego idola. Nazywa się Grant Hackett. To jest australijski pływak. No, mistrz świata i rekordzista świata. No i strasznie go podziwiam. Teraz miał przerwę od 2008 roku już. I teraz wrócił, w Kazaniu był. No już jako 36-latek. No i pokazał, że jeszcze coś potrafi. Zatem miałeś też szansę podglądać go na żywo. Tak, tak. Jesteś tegorocznym maturzystą, ale wiadomo, zgrupowania, treningi, zawody, jak udało Ci się to wszystko pogodzić? Miałem bardzo dużo zgrupowań w tym roku, dużo, no ciężko było pogodzić naukę z treningami, ale dzięki nauczycielom z Oświęcimia udało mi się to wszystko pogodzić. A jakie cechy pozwalają osiągnąć sukces w pływaniu? Myślę, że no, to wiara w siebie i wytrwałość i wsparcie od najbliższych. Jest najważniejsze. Jesteś młody, utalentowany, przystojny. Zapewne nie możesz odgonić się od grona wielbicielek. No w tym ciężko mi powiedzieć, bo no bardzo mało czasu mam na życie osobiste. No i też staram się skupić teraz, przynajmniej do Rio, na trenowaniu, tylko na trenowaniu i tylko to mnie na razie interesuje.
A czy w Twoim życiu jest coś takiego, co inspiruje Cię równie mocno jak pływanie? Jakieś inne pasje, hobby? No nie mam żadnego innego hobby. Najważniejsze jest dla mnie pływanie. A komu zawdzięczasz swoje sukcesy? Zawdzięczam je rodzicom, mojej siostrze i trenerom. Trener z Brzeska, Marcin Kacer i teraz silniejszy trener Przemysław Ptaszyński z Oświęcimia. Przez wielu zostałeś okrzyknięty nadzieją polskiego pływania, wielu także nazywa Cię następcą Pawła Korzeniowskiego. Czy w związku z tym czujesz jakąś większą presję, wymagasz więcej od siebie, starasz się komuś coś udowodnić? Wymagam od siebie dużo na treningu, staram się przełamywać swoje słabości, żeby być coraz lepszym. A to, że mnie okrzyknięto następcą Pawła Korzeniowskiego, no to też jest motywujące. Plany na najbliższą przyszłość? To jest minimum na Mistrzostwa Europy, teraz w grudniu będą na krótkim basenie w Izraelu. No i oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. I wystąpić tam jak najlepiej. Jakieś specjalne przygotowania do tych dwóch zawodów? Do Igrzysk Olimpijskich będziemy mieli przygotowania, teraz co chwila obozy, będziemy wyjeżdżać na obozy, żeby jak będą tam zawody na Igrzyskach, żeby przełamać tą strefę czasową. A jakie jest Twoje największe marzenie? Największe marzenie moje jest zostać mistrzem Igrzysk Olimpijskich i usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu. Dziękuję.